Biblioteka Lubię to tylko w Radio Akadera. Pora otworzyć nasz nieregularnik pod nazwą Biblioteka Lubię to Dzisiaj zajrzymy do Biblioteki Politechniki Białostockiej, a dzieją się tam jak zwykle różne ciekawe rzeczy. Ewa Zwierzyńska nam o tym wszystkim opowie, Dzień dobry. Wiosenny dzień dobry. O, wiosenne rzeczy się dzieją, bardzo kolorowe. Kolorowe. Yy, no i dzisiaj przychodzę nie sama, ale przyniosłam ze sobą kilka książek, o których pragnę Państwu opowiedzieć. Aha. Ja zawsze na początku pytam, co słychać w bibliotece. No to tak przy okazji wiosny, no to może rzeczywiście coś się pozmieniało no na pewno szykujemy się na y, przełom kwietnia i maja wtedy dużo się dzieje ponieważ mamy i tydzień bibliotek i festiwal nauki także y, tu się szykujemy dzisiaj rusza y, ciekawa wystawa w bibliotece ale myślę że to już a, mówimy powiemy na koniec tak, audycji tak. a poza tym czekamy na czytelników korzystamy z pięknego słońca które w naszym budynku operuje także no zawsze Tutaj y, coś się u nas dzieje, ale, ale myślę, że powolutku rozkręcamy się y, właśnie ku y, tym miesiącom ciepłym aha no to bardzo dobrze. Takie pozytywne emocje to zawsze się nam przydaje. Moi drodzy, zazwyczaj jest tak, że jak przychodzi do nas Ewa, no to przynosi na ręczek książek. Dzisiaj dzisiaj przyszły książki takie bardzo kolorowe, to są nowe nabytki. Jak to, jak to wygląda? O co tutaj chodzi? Powiem tak, nie wszystkie, ponieważ jak wybierałam w ogóle kierunek tej audycji, no bo chciałam troszeczkę tutaj opowiedzieć o książkach popularno-naukowych, bo o tych naukowych. No wiadomo, one cały czas wzbogacają nasz księgozbiór, a gdzieś tam obok tych naukowych są te książki popularno-naukowe, chociaż tutaj też wiedzy dużo naukowej znajdziemy. Jak wybierałam ten kierunek, a zaraz powiem o inspiracjach tego wyboru. To to z uśmiechem, z takim zadowoleniem, jako bibliotekarz pracujący w oddziale gromadzenia, stwierdziłam, że to jest niekończąca się układanka. Czyli jeśli ja sobie wybrałam jedną książkę, to tak naprawdę mogłabym sięgnąć, i tutaj przyjechać do studia jakimś sporym wózkiem tych książek przynieść więcej, ponieważ one się po prostu tak zazębiają, układają się w układankę, rozszerzają, co też pokazuje mm, taką no, przepiękną specyfikę właśnie księgozbioru i, i, i w ogóle takiego rozszerzania swojej wiedzy, że ten księgozbiór służy temu, żeby nasze horyzonty były coraz szersze i to tak mniej więcej wygląda. Dlatego musiałam się ograniczyć. Te książki są dosyć ciężkie. Ledwo sobie poradziłam z czterema. To znaczy, że czas popracować nad formą wiosną, tak żeby następnym razem no, przynieść tych książek więcej. Ale niech to będzie taka, taki mały wstęp i osoby, które się tym księgozbiorem zainteresują. Myślę, że jak przyjdą do nas, no to wtedy Dowiedzamy będą mogły przebierać, tak, przebierać większej ilości tego typu książek. No bo tak, te książki są dość obszerne, dość grube, ale mówiłem, kolorowe, tak. bo, bo ilustrowane, mnóstwo tam fotografii. No bo tak, popularno-naukowe, ale to jest taka nauka bardzo nam bliska, a no bo czasem na niej siedzimy nawet. Tak, ja myślę, że tu dużo aspektów w ogóle w tym temacie, zanim zdradzimy, co to za temat jest, ponieważ to jest temat, który, tak tajemniczo zaczniemy, że jest, niektórzy wiążą z nim emocje takie sentymentalne, ktoś może się interesować tym tematem pod kątem takim historycznym, a ktoś pod kątem estetycznym, ze względu na to, że tematyka książek, o których dzisiaj będziemy mówić, tak naprawdę cały czas jest aktualna, zatacza koło, a nawet coraz bardziej popularna i tutaj za chwilę to będziemy udowadniać. To może ja zacznę od zaprezentowania tytułów i od razu zdradzimy tą tematykę, a potem powiemy dlaczego. Proszę bardzo. Więc pierwsza książka to są lata 60. XX wieku, sztuka użytkowa, przewodnik dla kolekcjonerów. O i już wiadomo dlaczego powiedziałem, że to jest tymczasem taka nauka, na której siedzimy. Tak Bo jest. Sztuka użytkowa. Tak. Prawda? Ja jeszcze właśnie, jak mówimy o sztuce użytkowej, to jeszcze bym wyjaśniła taką różnicę, czym się różni sztuka użytkowa od rzemiosła artystycznego. O. Sztuka użytkowa to jest sztuka, którą buduje projekt artysty. Tak o tym mówimy. Jego zało jej założeniem tej sztuki użytkowej jest, żeby w nasze. Codzienne przedmioty, które użytkujemy, wprowadzać piękno i nadawać. Artyści mieli stwarzać wzorce, które potem były odzwierciedlane, często przez rzemieślników. I jest też rzemiosło artystyczne czyli to, co jest nam bliskie od wielu, wielu pokoleń czyli na przykład sztuka ludowa, gdzie już bez takiego narzucenia przez artystę plastyka, tylko gdzieś przekazywane, od z pokolenia na pokolenie, to co się nam podoba, to co jest takie bardzo przypisane pewnym regionom. Powtarzamy, więc jeśli stolarz, garncarz zrobi garnek, to możemy to nazywać rzemiosłem artystycznym, a sztuka użytkowa to jest z tym udziałem powiedzmy osób wykształconych plastycznie. To mamy pierwszą książkę. Aha, i ja jeszcze dopowiem, że mhm. często jest tak, że jeśli chodzi o sztukę użytkową, no to tych egzemplarzy no jest czasem mało, czasem to jest nawet jedna sztuka. No bo jeśli mówimy o rzemiośle artystycznym, prawda? No, jedziemy sobie na jakiś festiwal do wsi tutaj X, no i tam, mhm. tam możemy kupić bardzo fajny kilimek. No, ale takich kilimków podobnych, nie identycznych, podobnych jest tam mnóstwo. Natomiast jeśli jedziemy sobie na wakacje tam trafiamy do takiej bardzo fajnej fabryki szkła artystycznego, gdzie pracują cztery osoby, w tym znany na całym świecie i w Europie szczególnie artysta plastyk, który to projektuje, no to tam powiedzmy dwa bądź trzy takie fajne wazoniki możemy kupić za cztery wypłaty. Oj, to mhm. się pewnie tym różni. No pewnie tak jest, chociaż no mówię, jeśli chodzi o tą sztukę, te rzemiosła artystyczne, to też no mnie osobiście jako wielką fankę w ogóle, co jest związane z vintage, ale też związane jest z autentycznością, z sztuką ludową, no jakby bardzo martwi mnie to, że no, tak naprawdę no, tego jest mało. Za tym, że tego jest mało, to też ceny są coraz wyższe, i nasza sztuka ludowa, na przykład, jest bardzo mocno doceniana na zewnątrz. Z tego możemy być dumni. Na przykład, taką jako ciekawostkę powiem, jeśli chodzi o tkaninę dwuosnowową, która tutaj z naszego regionu się wywodzi, to w 2015 nastąpił taki boom na nią w Japonii. I ponad połowa produkcji właśnie idzie do Japonii, ponieważ osoba, która, pan z Japonii, który jest etnografem i postanowił właśnie Japończykom przybliżyć tą sztukę, w kilku miastach organizuje dużych wystawy i ma tam ogromny popyt, także no to też jest piękne, no i z drugiej strony no dla nas pokazuje to, że no często nie doceniamy tego, co mamy gdzieś tam obok. O tkaninie dwuosnowowej jeszcze wrócimy i teraz trzy pozostałe książki, które przyniosłam. Zaraz, zaraz, a ja mogę prosić o tę pierwszą jeszcze, żeby tak pokazać tutaj do mnie. Teraz kwieciście opowiem o co tam chodzi. Na <grytanie> kwieciście, lata 60. I to jest tak, moi drodzy, mówiłem, że czasem nauka, na której się siedzi, bo tam jest taki fotel. Czy to też jest fotel z lat 60.? Nie, no, na pewno. no na pewno jest, tak jest, to jest już teraz nie powiem, no, pewnie jakaś jakiś fotel typ 300 coś, bo tak się mhm. zaczynały nazwy owych foteli oczywiście jeśli do tego było przypisane nazwisko projektanta, no to gdzieś tam zapewne krąży jako z nazwiskiem projektanta, czasami po prostu posługujemy się samymi, samym określeniem typu Także w ogóle tematyka bardzo ciekawa, ale dlaczego w ogóle w tym kierunku poszliśmy? Dlatego, że coraz częściej atakowały mnie gdzieś takie tytuły, nagłówki: Rzeczy z PRL-u, dziś warte fortunę, takie przytaczam. Hmm. Coś w tym jest? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze i teraz tak, mamy wiosnę. Czyli po pierwsze, dlaczego książki? No bo ma, ja przynajmniej więcej czytam w miesiącach ciepłych. Do tego wiosną robimy porządki. I teraz tak: ile przedmiotów nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, a które nas otaczają i których się wyzbywamy. Potem trafiają one bardzo często pod śmietnik. I mamy co prawda grupy łowców, na przykład na Facebooku jest taka grupa: Uwaga Śmieciarka jedzie. Ale y, specjaliści uważają, że jeszcze parę lat temu można było przyjechać dostawczakiem całe miasto i złowić cały, cały samochód, prawda, takich łupów, teraz to już nie jest takie proste, ponieważ no, ludzie mniej więcej mają, y, wiedzą, z czym mają do czynienia. Jeśli nie mają, to zaraz komentujące osoby uświadomią y, m, osobę, która wie, czy jest blisko danego y, miejsca, gdzie są te rzeczy wystawione, i potem się. Automatycznie autor tego posta wycofuje i sam biegnie i zgarnia to, co jest, bo nagle się okazuje, że fotel, który wskazywał, no tak po prostu życzliwie do zabrania, się okazuje, że jest jakiś cenny, więc, więc sam wraca. Do tego jest taki program, i teraz tak takimi rzeczami vintage, interesowali się do tej pory mam wrażenie ludzie, no, którym to było w jakiś tam sposób bliskie, bliskie estetyce, gdzieś no, widzieli w tym możliwość zarobku no i taką kolejną moją taką inspiracją był program który się pokazał w telewizji, który się nazywał Łowcy Skarbów i tam właśnie trafiają osoby to już nawet jest, że tak powiem teraz trafiają takie osoby, które zobaczyły ten program i nagle stwierdziły sprawdzę czy ten dzbanek, który u mnie wisi, mnie jest y, y, ta, który u mnie stoi, to jest, to jest coś wart, czy gobelin, czy coś tam innego? Idą do tego programu, mogą liczyć na opinię rzeczoznawcy, więc to jest też takie dobre. Potem jest y, dalsza część to jest po prostu y, y, sprzedanie tego przedmiotu. Są też tam osoby kupujące, ale owe występowanie y, y, rzeczoznawców też jest bardzo ważne, ponieważ no, tą wiedzę nam poszerza, y, tą wiedzę, którą też możemy znaleźć też w tych książkach. A no właśnie, no bo jeśli nie mamy pod ręką rzeczoznawca, albo nie chce nam się mm -hmm. po prostu takiej osoby szukać, a mamy trochę więcej czasu, to co, to po taką książkę możemy sięgnąć i wtedy dopiero się okaże, tak. jakie skarby yy, Tak, jest że nawet, nawet kolejny trend teraz mi przychodzi do głowy, który też gdzieś tam znam z internetu, tego, że yy, ludzie znudzeni już wystrojem, takie, które oferują jakieś tam sieciowe sklepy meblowe, Nagle sięgają bardzo świadomie, bo też ten wątek ekologiczny wchodzi, po meble z drugiej ręki. Zaczynają się interesować. Znaczy, najpierw jest to moda i pewnie specjalista, czy też no, osoba, która się zajmuje wystrojem wnętrz, troszeczkę uświadamia danych kupujących, co mogą mieć w swoim domu i czym mogą tam zabłysnąć. Ale myślę, że ktoś, kto. Troszeczkę zacznie właśnie szperać, troszeczkę przyglądać się tym rzeczom, zauważy to piękno. To tak y, y, płynnie wchodzi w zachwyt tymi rzeczami, i bardzo często sam potem y, głęboko interesuje się y, właśnie meblami z PRL-u, czy też przy, przedmiotami użytkowymi. Ja tak sobie myślę też, że u wielu osób to jest taka nostalgia za czasem, no z jednej strony słusznie minionym, no a z drugiej za czasem, kiedy takie rzeczy były w jakiś tam sposób dostępne, no i kształtowały naszą rzeczywistość wtedy. No tak, no właśnie tych takich argumentów można yy, przytoczyć dużo, czyli jest ten sentyment, jest yy, yy, tak jak, w, yy, nie wiem, rozmawialiśmy przed audycją, czyli ta kwestia wartości tych przedmiotów, ponieważ yy, no, kolekcjonerzy są w stanie zapłacić naprawdę kilka tysięcy za dany mebel, yy, który, no nie wiem, mamy po babci, gdzieś tam przechowujemy na działce, yy, w jakimś domku letniskowym, czy u cioci, yy, więc no, myślę, że wartość tych przedmiotów Przedmiotami gdzieś tam interesować, chociażby nie z takich czysto finansowych, yy, chociaż nie bronimy, yy, względów, ale tego, żeby po prostu te piękne rzeczy no, nie ginęły na wysypisku i o to chyba w tym wszystkim chodzi. No i też ta kwestia, chyba ekologiczna, która no, coraz bardziej jest, jest grupa osób, która yy, yy, bardzo świadomie wybiera przedmioty, z których korzysta. Mówimy o o tym, że na przykład młodzież teraz się nie wstydzi, że się ubiera w second-handach, jest to trendy. Dla nich może te trendy nie, nie, nie są powiązane mocno z ekologią, ale po prostu się tym bawią i się tego nie wstydzą. Ale tak samo z meblami też jest moda na to. Powstają szkoły odnawiania mebli, warsztaty weekendowe, jednodniowe warsztaty, sami próbujemy coś tam zrobić. Także no, jest to bardzo ciekawe i z tego może wyrosnąć ciekawa pasja, no ale ja jeszcze nie przedstawiłam tych trzech książek, mamy tak. Dobrze, dobrze, to zróbmy tak. Mhm. to Do tych trzech książek to my okay. wrócimy po przerwie krótkiej, natomiast tu jeszcze jedna taka myśl mi przemknęła jako błyskawica przez umysł, mianowicie, żebyśmy tylko swego mieszkania, swego domu nie zamienili w... Czegoś na kształt pchlego targu, no bo ten sentyment to z jednej strony, mm -hmm. no ale kiedy zaczyna się gromadzenie, prawda? To, to czasem łatwo przekroczyć taką cienką granicę, bo to mi się podoba, to mi się podoba, oj tu nie mamy miejsca, dobrze, to, to położymy jedno na drugie i już i robi się pstrokato i. We wszystkim umiar, ale mm -hmm. ja sądzę, że te mieszkania z PRL-u właśnie posiadały mniej przedmiotów, one były jakby cenne, ale z tego, co ja pamiętam, a troszeczkę o, o te czasy zahaczyłam. I przynajmniej tam, gdzie się poruszałam, to nie było aż tak dużo tych rzeczy. No, ale właśnie, jak sobie przypomnę, to jest bardzo sentymentalnie. Aha, właśnie. O, i szanowane taką... ich było ich mało. I taką nutką na razie przerwijmy, zróbmy tutaj wielokropek, i do naszej rozmowy powrócimy za chwilę. 87 i 7 A to jest audycja z cyklu Biblioteka. Lubię to. Dziś jest z nami Ewa z Biblioteki Politechniki Białostockiej. Tak, powiedziała, że przyniesie parę ciekawych książek z tych nowych zbiorów. I tak zupełnie niespodziewanie zanurzyliśmy się w lata 60. w sztukę użytkową. No i jeszcze robi się bardziej niebezpiecznie, bo o tym można dyskutować godzinami. Całymi godzinami, a naprawdę temat rzeka i, i bardzo ciekawy. I powiem szczerze, że te książki, które przyniosłam, one są... Um, liczą wiele stron, ale um, jedną, żeby tutaj troszeczkę same się wprowadzić w ten klimat, przeczytałam sobie w niedzielę w jeden dzień, więc czyta się naprawdę z ogromną lekkością, i co chwila jest takie wow! I w ogóle no, zaraz szukam z kim się podzielić, bo na przykład y, szczególnie te ilustracje działają na wyobraźnię. Człowiek sobie przypomina y, różne takie no, klatki gdzieś tam, y, które są w pamięci, y, obrazy i to widziałam, tamto widziałam, to ciocia miała na szafie. Mhm. A to wisiało u nas w domu, tak, prawda? Tak. Bardzo działa na wyobraźnię. Tak, z rozrównieniem można tak powspominać. Niesamowita podróż w przeszłość, tak. A rozmawiamy właśnie o tych czasach minionych, które z jednej strony sentymentalne były, a z, której strony, z drugiej strony są były bardzo ciężkie, ponieważ te wyrabianie tych norm ilościowych było często ważniejsze od estetyki, ale były też osoby, które walczyły właśnie o to, o to piękno w tamtych czasach i próbowały gdzieś tam przemycić mimo tych wszystkich trudności. Rozmawiamy o przedmiotach codziennego użytku, często bardzo pięknych, do których wracamy albo... Mm, no, myślę, że no, przynajmniej we mnie nie, nie budzą jakieś tam niechęci od razu, od ale wręcz zachwyt. No i z tym chciałam się właśnie pa z Państwem podzielić. Trzy książki, w tym jedna całkiem świeża, bo z tego roku. Łączy je wszystkie nazwisko autorki Katarzyny Jasiołek, która jest popularyzatorką wzornictwa polskiego. Bardzo ciekawie opowiada, bardzo obrazowo także Zachęcamy do tego. Oprawa graficzna jest wyjątkowa. Znajdziemy tu olbrzymią ilość zdjęć produktowych, właśnie z tamtych czasów. Czyli możemy sobie przypomnieć produkty papieża, czekolady, czyli wedla z tamtych czasów, bo tak był nazywany. Przypomnieć sobie różne rzeczy również. Szkoda, że nie można przypomnieć smaków. Ale gdzieś tam wyobraźnia może pracować. No myślę, że tak, że szukamy tych smaków z przeszłości. Tym bardziej się cieszę, że powstają w przypadku mebli reaktywacje pewnych projektów, ale też troszeczkę zabawa wzornictwem, czy też właśnie taką naszą pamięcią troszeczkę emocjonalną, bo na przykład y, wspomniana firma, y, która się specjalizuje w ptasim mleczku, y, 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 robi teraz taki wspólny projekt z jedną z firm kosmetycznych i na przykład robią żele pod prysznic y, o aromacie właśnie zapachu y, owego ptasiego mleczka lub innych rzeczy, także możemy sobie się pod... nie pomylić. <laughs> pod prysznicem ćwiczyć <laughs> różne rzeczy. Y, także Katarzyna Jasiołek to jest tych książek i mamy następujące tytuły: Asteroid, yy, i półko tapczan o polskim wzornictwie powojennym. O i to mnie bardzo zaintrygowało. No bo tapczan to wiem, bo używałem przez tak. yy, lat wiele yy, przeróżne, ale ten asteroid, to nie wiem, co to może być. No to zapraszam do lektury. <laughs> Kojarzy mi się to z lampą jakąś, ale no, nie. No nie, nie, nie chcę tutaj zdradzać. Yy, druga książka to są opakowania, czyli perfumowanie śledzia. No, można się domyśleć, co to może znaczyć te perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. I trzecia książka, właśnie ta najbardziej świeża, to jest Wygoda ważniejsza niż piękno. Hanna Lachert to jest właśnie Hanna Lachert, biografia. Autorce udało się przeprowadzić taką rozmowę rzekę, poszerzyła to o kontekst właśnie tamtej epoki z, z tą znaną projektantką. Projektantka właśnie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, specjalizująca się w meblach, oceniała artystycznie przedmioty, które trafiały do Cepeli, cepeli która nazywała się tak w pełnym brzmieniu Centralą Przemysłu Ludowego. Nam Przemysłu jako, ludowego. Tak, jako Cepelia. Współpracowała ze Spółdzielnią Artystyczną Ład dla tych wszystkich, którzy interesują się designem. Ład jest po prostu takim słowem kluczem i chyba najlepszą reklamą danych produktów. Więc te trzy książki są bardzo ciekawe. No, przepiękna opowieść w czasie, podróż w czasie jest nam zaserwowana i możemy się... Wiele osób poznać, wiele, wielu artystów jest bezimiennych. Nie, 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 no nie zobaczymy, kto dany produkt zaprojektował, ale są też takie nazwiska, przy których autorka no, jakby więcej się jest w stanie rozpisać. Takie, takie znaczące nazwisko, osoba, która posiada swoje, jakby jej nazwisko jest nazwą ulic w wielu miastach, jest pani profesor Wanda Telakowska, która to na swoich barkach. Wznosiła wzornictwo polskie po, po II wojnie światowej. Ona odrywała plastyków, którzy po wojnie no, musieli się często zajmować różnymi rzeczami no, mniej artystycznymi niż, niż ten fakt wyuczony. Ona ich jednoczyła i próbowała Owo właśnie taką estetyczną wizję piękna wnieść w rzeczy codzienne, ponieważ tych plastyków yy, m, chciała, jakby cel jej był taki, żeby w każdym zakładzie przemysłowym plastycy pracowali i czynili. Ten trudny czas po wojnie, czasem po prostu pięknym w tej codzienności. Także nazwisko warte do zapamiętania. Mamy trochę książek, które albo dotyczą samej Telakowskiej. Bardzo ważna rzecz, którą, którą tutaj właśnie dla designu tego powojennego zrobiła, to jest taki ogromny również na, na nacisk, opieka nad twórczością ludową. Taka ciekawostka, pierwszy ludowy kolektyw, taki twórczy, powstaje właśnie z tkaczek z białostockich wsi. Ja proszę. Tak, proszę. I mamy dwuosnowo dwuosnowową tkaninę sokulską, które, które owe tkaczki były również świadome swojego takiego artystycznego wyrazu i wagi. Tego, co tworzą, ponieważ już wcześniej były badane przez właśnie specjalistów z Uniwersytetu Wileńskiego przed wojną, to wtedy już badano ich pracę, więc one myślę, że tak podejrzewam, że tam na tym terenie jakby najbardziej to rzemiosło przetrwało, ponieważ gdzieś tam zawsze były dostrzegane i i ta tkanina jakby wrosła w ten region, a jest on właśnie przypisany dla Polski północno-wschodniej. Na zachód bodajże tą tkaninę robią jeszcze w Wyszkowie, no i tutaj wschodnie tereny. Nasze Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej posiada prawie... No, ogromny, kilkuset, liczący kilkuset eksponatów, taki zbiór tej tkaniny. Też mamy publikację oddzielną, której nie przyniosłam, też jest świeża i bardzo ładna. I możemy sobie zobaczyć, jak w różnych regionach taka tkanina wyglądała, a różniła się bardzo, bo na przykład, czym bardziej na północ, to tka ta tkanina była zszywana z dwóch odrębnych tkanin, więc takie ciekawostki, smaczki dla tych osób, które. Gdzieś się tym tematem interesują, myślę, że będzie y, ciekawa. W książce poznamy również mnóstwo różnych historii, jak powstawały na przykład y, wzo wzorcownie y, zabawkarskie, czyli y, gdzie artyści tworzyli zabawki dla całego kraju. Doświadczalna pracownia meblarska, doświadczalna, też możemy się domyślać. Nikt nie miał za bardzo czasu tutaj z artystami rozmawiać, oczekiwać ich prób, więc oni musieli na początku zrzeczać się sami, właśnie w, ten, w tym Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, który z czasem wyrósł na taką wizytówkę, jeśli. Artystyczno-polskie, jeśli przyjeżdżały jakieś delegacje, na przykład z zagranicy, jakaś królowa Belgii, powiedzmy w tamtych czasach, to odwiedzała Zachętę, odwiedzała Muzeum Narodowe i owy Instytut Wzornictwa Przemysłowego, którym pokazywano fajnie z Polsce. Pokazywano na przykład fotel muszla. Tak, właśnie. Niekoniecznie było to dobrze odbierane przez zwykłych obywateli, ponieważ co innego mieli w sklepach, a czym no innym chwaliliśmy się. Były też wystawy na przykład zamknięte na zaproszenia, po to, żeby zwykły szary człowiek nie mógł przyjść i zobaczyć, że na przykład rzeczy importowane mają zupełnie inne opakowania, zupełnie to inaczej wygląda, a u nas wygląda to siermieżnie, ponieważ. No wszystkiego w naszym kraju brakowało. No tak, czasem było opakowane w gazetę po prostu. Tak, ale dzięki temu byliśmy eko, ponieważ o. nasze opakowania to były tak: drewno, blacha, tektura yy, i szkło. Mhm. Yy, dla tych yy, młodszych słuchaczy, tak powiem, że przed yy, etapem yy, yy, leków w butelce, no bo blistry nie istniały. Były tabletki wkładane do papierowych torebeczek. Tak jest. Były <laughs> oczywiście. Kto pamięta, że się szło do apteki i tam pani czasem odmierzała ilość tych tabletek na ból tak. głowy na przykład. Tak. Także cały, cały kraj pragnął dwóch rzeczy: tworzyw sztucznych i aerozolu. Aha, a teraz te dwie rzeczy są B i w ogóle. Tak, i zaczęliśmy koło i to jest tak, tak. właśnie, tak piękne <noise> dla mnie. No i z wielką przyjemnością, dlatego też czytałam te książki. No oczywiście można znaleźć tam naprawdę bardzo wiele. Różnych historii, również o zawodach, które istniały wtedy, na przykład dyrekt, dyre, dekoratorzy wystaw sklepowych, którzy mieli taką misję no, stworzenia mm, zupełnie no, bajecznego świata, tylko za bardzo nie mieli z czego go stworzyć i nie mieli co pokazać. No, też nie mogły być produkty wystawiane w witrynie, które się zmarnują, więc no, była tam często kasza, były jakieś puszki z etykietami, które tak. Zapakło. Nie, nie był ciekawy, a z drugiej strony no, starali się jak mogli. E, inspirowali się czarno-białymi zdjęciami z gazet e, i no, na przykład jakimiś konkursami, na które musieli dojechać do stolicy z wielkim trudem, więc można sobie tylko wyobrazić, jak wiele musieli z siebie wykrzesać, żeby tą swoją pracę wykonywać, tak żeby się nie wypalić. No dobrze, wyobrazić, ewentualnie sięgnąć do, do tych książek, bo one, i teraz tak, cały czas wspominałem o tych książkach, one mhm. są dostępne teraz w naszej bibliotece, tak. gdzie? One są dostępne w czytelni i yy, 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 tak, żeby nie zmylić, na pewno jedna jest dostępna już teraz, na, yy, można ją wypożyczyć na tydzień. Tą, którą przeczytałam w jeden dzień, także myślę, że się uda w tydzień. Pozostałe mamy yy, troszeczkę z krótszym terminem, ale zbliżają się dwa długie weekendy i zbliżają się wakacje. Więc jakby ktoś chciał wolniej poczytać owe książki, w ogóle na, tak studiować, że jest w stanie rozpoznać każdy flakon, Mm -hmm. Każdą, mm -hmm. Każdy żyrandol I każdy, każde krzesło Które spotka na swojej drodze próbować. Można próbować To myślę, myślę że, że może sięgnąć Po te książki No dobrze, tutaj dużo takie zachęty zrobiliśmy Żeby czytelnicy Nie tylko studenci, nie tylko pracownicy Politechniki Ale jak mówimy Biblioteka jest dostępna dla wszystkich Żeby mm -hmm. po prostu do czytelni przyszli Zapytali i tak dalej Ale że ucieka nam czas już mm -hmm. Tak. A ja mówiłem, że przez godziny możemy rozmawiać mm -hmm. o, o tym Myślę, zagadnieniu. Że <laughs> Oczywiście. To yy, ja wiem. A bo powiedzieliśmy na samym początku, że szykuje się jeszcze jedna fajna wystawa teraz. Yy, tak. To już nie będzie sztuka użytkowa, to coś innego. Yy, tak, ale nadal sztuka. Yy. Yy, I również temat bardzo ciekawy, ponieważ nas samych yy, yy, jako. Yy, współtwórców tej wystawy, ponieważ tworzymy tą wystawę z Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, które jest przy Wydziale Informatyki z panem Raimundem Stasiewiczem to my z naszej strony jako bibliotekarze uwielbiamy wystawy, które nas rozwijają, czyli że my nagle poznając temat, jest jakiś temat i wgłębiamy się w niego, bo chcemy go też jakby jak najpełniej pokazać. I nagle się okazuje, że, bo wystawa będzie o origami, że te origami jest inspiracją dla tak wielu ciekawych rzeczy, które nas otaczają, dla yy, kosmicznych przyrządów, dla medycznych przyrządów, które... Gdzieś tam rozwijają się w taki sposób i składają, jak składa się origami. Mamy też w architekturze origami, czyli stosuje się no, sam mechanizm, że tak powiem, pewnego złożenia. Dzięki algorytmom matematycznym w architekturze jest potrzebne, ponieważ nasze miasta robią się coraz bardziej ciasne. Jak chcemy tam piękny, spektakularny budynek wstawić, no to go też łamiemy w odpowiedni sposób, jak origami, i wtedy wychodzi troszeczkę mniejszy. Mamy też origami w sztuce, jest origami mokre, jest origami, które ma działanie terapeutyczne i o tym wszystkim mówimy. W międzyczasie u nas na Politechnice Białostockiej odbywają się właśnie w Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, ona jest organizatorem takie warsztaty origami i oni w poniedziałki składają te origami. Chyba ostatnie w tym roku zajęcia mają 8 maja, także można się zainteresować. A na, od jutra zapraszamy na hall y, naszego budynku, Centrum y, y, Cenka, y, do zobaczenia tej wystawy. Są tam przedstawione prace, y, które przyjechały aż z Wrocławia, y, konkursu y, Matematyczno-Origami Żuraw. No, powiem szczerze, robią wrażenie, a ja dzięki tej wystawie w tamtym tygodniu pierwszy raz sama złożyłam model origami, także po ja kilku. Bawiąc uczy. 10 lat. <laughs> można zacząć, także... tak. Tak, no, można zobaczyć, bo ja się tak zastanawiałem, czy tam przypadkiem fraktale takie bardzo przestrzenne nie są pokazane, no ale to, kto pójdzie, ten, ten zobaczy. A, jeszcze mi się skojarzyło takie origami z. Teraz, jak się robi satelity albo różne tak. inne kosmiczne teleskopy, no to to wszystko trzeba złożyć jakoś, tak, mhm. ten moduł rakiety, i potem, jak się wystrzeli to na orbitę i kawałek dalej, no to potem to z tego Modułu trzeba jakoś wyjąć. Nie no, ono samo się wyjmuje, ale potem ono się musi rozłożyć odpowiednio. Tak. I Dobra? o tym też wspominamy Panele na tej wystawie. I tak dalej. Poduszka powietrzna. Także te, tak. Tego jest naprawdę sporo. Y, także ta nasza wystawa jest na pewno zachętą. Też pokazujemy tam nasz księgozbiór, bo trochę książek o origami mamy. Y, a, A co okazji... czas przyniesie i w jakim kierunku, powiedzmy, ta uh -huh. wystawa nas otworzy i co, co, co się Wiem, będzie przy działo? Przy okazji można też pójść tam obok i zapytać o te książki z wzornictwa przemysłowego z lat 60. -tych. Czy są? Tak. Tak, są, są, są. Jeszcze są. Y tak, mamy też i czasopisma związane z meblarstwem i tam, powiem szczerze, czasami przeglądam to czasopismo, żeby zobaczyć, jakie są trendy, bo uwielbiam sama drewno. Więc jest bardzo dużo inspiracji yy, yy, właśnie tym designem yy, vintage do przeglądania yy, ogólnie naszego księgozbioru zbioru. Zachęcamy niezmiennie. Dziś pracujemy jeszcze na jedną zmianę, a do jutra pracujemy od rana do nocy. Czujcie się zaproszeni, tak jest, drodzy słuchacze, o tym wszystkim mówiła Was. Zachęcając nie tylko do lektury, Ewa Zwierzyńska z Biblioteki Politechniki Białostockiej. Dziękuję pięknie za dziś. Dziękuję, życzę dużo ciepła. Bo dzisiaj jest jednak zimny wiatr, ale myślę, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. O, no, zdecydowanie tak. Radio.